Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. A na początek spójrzmy na mapę Europy. Wyż z nad Rosji połączy się z wyżem z nad Wysp Brytyjskich i będzie kształtował warunki pogody w północnej części Europy. Nad pozostałą częścią kontynentu zaznaczą się niże z frontami atmosferycznymi. W ciągu najbliższych dni warunki pogody w Polsce kształtować będzie niż z frontami atmosferycznymi, a ze wschodu nad obszar kraju napływać będzie wilgotna i ciepła masa powietrza. Piątek słonecznie zapowiada się na wschodzie i Półwyspie Iberyjskim. Nad pozostałą częścią Europy więcej chmur i miejscami może padać deszcz. Najcieplej będzie dziś w Madrycie, około 26 stopni, nieco zimniej w środkowej Europie, 15-18, a najchłodniej w Berlinie i tam około 10 stopni. A jakiej pogody możemy się spodziewać dzisiaj w naszym kraju? Piątek w wielu regionach Polski będzie pochmurny. Według prognoz zachmurzy się na zachodzie, w centrum i na południu. W pozostałej części kraju będzie na ogół pogodnie. Od Kujaw po Dolny Śląsk spodziewane są opady deszczu. Po południu opady mogą wystąpić także na Pogórzu i w górach. Najcieplej będzie dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Tam słupki rtęci powędrują nawet do 17 stopni. O 1 stopień mniej wskażą termometry w centrum, a w pozostałej części kraju temperatura wyniesie od 9 do 14 stopni. Wiał będzie słaby, okresami umiarkowany wiatr ze zmiennych kierunków. Dziś przewidziany jest niewielki wzrost ciśnienia, a w południe na barometrach w Warszawie będzie około 1010 hektopaskali. I na koniec pozostała nam jeszcze szczegółowa prognoza pogody dla regionów. Zapraszam. Kolejna prognoza pogody tuż po informacjach dnia o godzinie 10. Zapraszam i do zobaczenia.